Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA. Zapraszam was na kolejny test samolotów z Smuggler's Run. To są dwa kolejne samoloty, trzeci będzie bonusowo w tym odcinku, na który warto poczekać, bo będzie niesamowite. No ale zacznijmy sobie od tych dwóch, więc mamy jeden odrzutowy. Tutaj mamy z tyłu taki wielki silnik, widzicie? Bardzo aerodynamiczny, no nie wiem czy nowoczesny, czy nienowoczesny. Lata 80. powiedzmy. A tutaj mamy bardzo ciekawy silnik, znaczy samolot z silnikiem tłukowym. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Rozpędza nam się maszyna, wielki silnik. Ładny, aerodynamiczny, nie możemy nim strzelać, nie mamy tu możliwości zmiany broni, możliwe, że będzie do modyfikacji w naszym hangarze, ale patrzcie na to. Zobaczcie jak on szybko się wznosi. Możemy praktycznie pionowo lecieć do góry, jest bardzo lekki, lecę nim teraz na padzie i zobaczcie na to, prawie, no kurczę, jak myśliwiec dosłownie, leci pionowo do góry, ma ogromne śmigło z przodu. I zobaczcie, nie da rady go przeciążyć. Ciągnie ten samolot, jakby to był śmigłowiec. Niesamowite, naprawdę. I naprawdę zachowuje się jak samolot odrzutowy. Czy jest responsywny? Czyli ktoś się tam pytał w komentarzu, Lucek, co to znaczy responsywny? Responsywny to znaczy, że można nim szybko skręcać, tak? Nie jest właśnie taki szybko skręcający. Ja mówię na to responsywny, ale chyba każdy będzie wiedział o co chodzi. Nie jest taki szybki w skręcaniu, ale jest właśnie fajny. Spróbujmy nim porobić parę lotów pod mostami, powiedzmy, żeby zobaczyć jak nim się lata. Lata się nim bardzo przyjemnie. Niektóre z tych nowych samolotów są trudne w opanowaniu. Mam wrażenie nawet, że troszeczkę zmienili sposób pilotowania tych samolotów starszych typu Hydra. Ale ten naprawdę pilotuje się dosyć dobrze. Chociaż mam wrażenie też, że trochę zbyt czuły jest, ale może to jest moje takie wrażenie. Standardowo w tym samolocie nie mamy ani żadnych bombek, ani karabinów, niczym nie mogę strzelać. Spróbuję teraz przelecieć pod tym mostem, używając myszki i klawiatury, jakoś tak bardziej precyzyjnie może będzie się lecieć. Jaki piękny zachód słońca, elegancko. Fantastyczna pora do rozbicia samolotu kolejnego. Okej, uwaga, 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 uwaga. Łap. Piu. Nie, spadaj z tym, co jest? Dobra, Boże. No, już. Możemy sobie lecieć. I jak się go pilotuje? Myślę, że bardzo spoko. Nie jest taki zwrotny jak jakiś tam mały samolocik sobie testowaliśmy. On chyba nazywał się Laser. Laser jakoś tak. Coś takiego małego, coś bardzo lekkiego. I on się super szybko obracał. Ten jest taki bardziej stabilny, zrównoważony, ale to, że nie możemy go przeciążyć, to jest naprawdę niezła sprawa. Ciekawe, czy będziemy mogli do niego zainstalować jakieś uzbrojenie. Póki co jest jak jest. Nie możemy standardowo niczym strzelać, nie? Byśmy musieli... A właśnie, spróbujmy troszeczkę tutaj z wojskiem zadrzeć. I zobaczymy, czy uda się fajnie uciec przed rakietami, powiedzmy. Uuuu, shit! Dostałem raz z czołgu, chyba, albo z czegoś, co mnie od razu trafiło i rozwaliło mi tylny ster, ale mimo wszystko samolot jakoś się trzyma, zobaczcie, nie wybuchł całkowicie. Jest dalej, to jest bardzo dziwne. Został mi tylko jeden ster, prawy, właśnie to nie jest ster, jak to się nazywa, no ta taka klapa z tyłu. No, została mi tylko jedna, dalej da się normalnie tym samolotem latać. Jest bardzo spoko. I dalej da się robić, kurczę, całkiem w porządku, tylko się trochę dymi i jestem już na hita. Wygląda na to, musimy to sprawdzić, ale wygląda na to, że on jest chyba... No wytrzymuje co najmniej jeden strzał albo coś tam wybuchowego. What? Prawie sarnę trafiłem, czy to jeleń był? Damn. Dobrze, mamy ładunki wybuchowe, sprawdźmy. Uwaga! Czy to prawda, że wytrzymuje jeden ładunek? No way! Wiecie co jest najlepsze? On nie wygląda na samolot, który wytrzymuje jeden ładunek. Wow, czy mi się zdaje, czy on wytrzyma dwa ładunki? No, przy drugim już wybuchł, ale tak przez chwilę jeszcze się trzymał. Przyczepmy do niego dwa ładunki. Raz. Dwa. Sorry, królik! No dobra, drugi ładunek już go wykończył, także jeden ładunek i tak wytrzymuje, to jest niezły wynik. I sprawdźmy teraz Pyro. Tak on sobie wygląda. Zobaczmy środek. W sumie w tamtym nie sprawdziłem środka, ale wow. Tak to sobie wygląda. Tutaj mamy już silnik odrzutowy, także poważna sprawa. Zobaczcie, jaki on jest płaski, nie? Fajnie wygląda ten silnik z tyłu, jak się na niego patrzy, co? Tak inaczej niż w innych samolotach. Tam mamy jakiś samolot. Ciekawe, czy ja dam radę dogonić ten samolot pasażerski. Czy to jest na pewno samolot pasażerski? W sumie nigdy mi się to chyba w singlu nie udało, z tego co pamiętam, ale teraz wygląda na to, że dam radę go dorwać. Ej, to nie jest samolot pasażerski, to jest samolot wojskowy. Myślicie, że dam radę go zestrzelić? Tak, bo ten samolot ma już działka zainstalowane na start. Patrzcie, patrzcie. Hell yeah! Że możemy poatakować i pewnie będzie można te działka ulepszyć tak, żeby były... Nice! Żeby były wybuchowe. Patrzcie na to! What? Co to było? Dobrze, gonimy następnego! Co to było? Widzieliście jaki wielki wrak? Ja nigdy nie rozwalałem tych samolotów. Wiedziałem, że tak się da. Nawet w singlu. Dobrze, tam mamy następnego, spróbujmy go dogonić. Także będzie można to i być może bombki. Ma jakieś bombki, czy nie ma? Nie, naciskam E. Nic się nie dzieje, naciskam G. Mamy te podwozie, naciskam H. H też nic nie robi. Tylko prawy przycisk myszy i mamy te karabiny, które, jak widzieliście, dosyć dobre, mocne obrażenia zadają. Musimy niestety już zawrócić. Ale wow! I pewnie będą to jakieś tam... O kurczę, jak ja daleko poleciałem. Ten samolot musi być bardzo szybki. Zobaczymy, jak szybko będziemy lecieć nad ziemią, żeby mniej więcej mieć pogląd na to. Czy myślicie, że to będzie szybszy samolot od jakiejś Hydry albo Lasera odrzutowego? Mi się wydaje, że te odrzutowe samoloty mają jakieś tam ograniczenie tej prędkości i raczej ten jakoś tam dużo szybszy nie będzie, no ale... Fajnie by było, jakby był jeden taki samolot dużo szybszy, no nie? Niż pozostałe. Pewnie by był dużo droższy także. No ale spróbujmy sobie polecieć trochę nad ziemią. Polecimy nad bazę wojskową, no bo tam najlepiej testuje się samoloty, bo mamy też rakiety. O, mamy coś latającego i to jest... Awionetka. Oj. Dobra, musimy trochę... Tutaj ile... Co tu się dzieje? Patrzcie, ile tych pasażerskich tu lata. Tego chyba mamy dogonić. Ile tu samolotów jest w tym singlu? To się można fajnie pobawić. Chodźmy jeszcze tego i zawracamy na bazę wojskową. Dawaj, 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 Lucek. Najlepsze jest to, że można je zestrzelić, nie? Ej, te pociski z dosyć z daleka chyba... Tak, ja go chyba sięgam, jak mi się wydaje. Na to wygląda. To jest pasażerski... Tak, to już jest pasażerski. Nie, tamten był wojskowy, to nie jest pasażerski. Teraz zwolnimy trochę. Kurde, co za zwrot. Zniszczony. Elegancko. Tu jeszcze ster z tego samolotu. O siedbo, ja tu spadam. Nieźle to wyglądało, co? Kurde. No fajna sprawa. Dobra, teraz już na pewno lecimy na tą bazę wojskową. Lecimy nad ziemią, żeby mniej więcej mieć pogląd na to, ile my do cholery lecimy. Może tutaj są jakieś te zegary od tego. Chyba wie, raczej nie. Tam znowu jakiś samolot albo śmigłowiec, coś mi tam myga. No ale baza wojskowa, teraz musimy spróbować. No ładna metka. Dobra, olecisz się. Samoloty dam radę, samochody czy dam radę zestrzelić? Tak ciężko trochę. Tutaj będzie most, spróbuję na tym moście. Spróbuję w bazie wojskowej jakieś spustoszenie zasiać. Podejrzewam, że będą fajne modyfikacje do tego samolotu. No, ciężko coś trafić. Podejrzewam, że te karabiny są bardzo mocne. Ok, jesteśmy w bazie wojskowej. Na razie żadnego pojazdu tu nie widzę, ale... Czuję, że w każdej chwili może mnie coś sieknąć. No to wiecie, to jest baza wojskowa. O! No co mnie tak tu szybko sieka? Ja nie wiem, z czego oni tak strzelają. Ale też ten samolot jest w stanie wytrzymać... jeden pocisk, jedno coś wybuchowe, no. To jest niesamowite. Leci na mnie rakieta. O, tam mamy Kargoboba. Patrzcie. O, shit, coś mi znowu trafiło, ja nie wiem. Co? Ej, wygląda na to, że on wytrzymuje aż 3 jakieś wybuchowe rzeczy. Czy to rakieta, czy to ładunek wybuchowy? Zaraz sprawdzimy. Dobrze, spróbujmy. Więc tak. Raz. Jeszcze taki mały upgrade co do poprzedniego filmu, gdzie testowałem Tulę. Nie wiedziałem, jak się włącza tam pionowzlot. Wystarczy nacisnąć raz E. I wtedy sobie cyk. Lecimy do góry. Ten pionowzlot możemy sobie ulepszać. Już na przykład kanale Yojiego możecie sobie zobaczyć, jak Yoji tuningował ten samolot. Bardzo dużo opcji ma, możemy bomby kasetowe sobie zainstalować. Oczywiście samolot też może lądować na wodzie. W każdej chwili, jak jesteśmy w powietrzu, możemy sobie ten tryb lotu zmienić na przykład poziomy i sobie od nas lecieć. Standardowo mamy tutaj działko i jeszcze mamy działko z tyłu, które też jest modyfikowalne. Możemy zwiększyć pancerz i takie tam. W każdej chwili możemy sobie też włączyć pionowzlot. No ale to nie jest bonusowy samolot, który dla was przyszykowałem, bo bonusowy samolot pokażę wam właśnie za moment. Proszę bardzo, oto ten wielki motherfucker. Zobaczcie, tu mamy jakieś wielkie działo i pewnie on dopiero będzie miał niezłe modyfikacje. A chyba, że nie będzie można go w ogóle mieć, ale... Nie, no tutaj nie mamy chyba luku... bagażowego, można to tak nazwać? Ale gracz może sobie sterować też działkiem z tyłu, jakiś dodatkowy. Ciekawe, czy będzie można się jakoś przełączać między tymi działkami, no bo tak. Mamy jedno działko z przodu. W ogóle ogromny jest ten samolot. Jedno działko na górze i jedno działko z tyłu na ogonie. Bardzo ciekawy jestem, jak to będzie działało. Wydaje mi się, że jeden gracz będzie mógł się przełączać między tymi wszystkimi działkami, co może być bardzo ciekawe. A to działko na przykład fajnie by było, jakby było wyposażone w jakieś pociski wybuchowe, żebyśmy mogli ostrzelać ziemię, powiedzmy. No niestety tutaj wszystkiego na singlu przetestować nie możemy. Nie wiem, czy nawet uda mi się wystartować tym wielkim samolotem stąd, bo... A zaraz zobaczycie zresztą, co się będzie działo przy starcie. Jest on mega ciężki i raczej nie może startować z wody, z tego co widzę. Tu się raczej nie zmieścimy, ale spróbuję. Okej, już wzleciał. What? A tutaj nie... O, shit. Uj. Tak, on się tu nie zmieści, moi drodzy. Niestety jest za duży. Pojawiłem sobie ten samolot na szczycie góry. Stąd powinienem raczej wylądować, znaczy wystartować, przepraszam. Może być ciężko, ale spróbujmy. Okej. Okej. Trochę w dół. I... Oj, tu jest jakiś zwierzak. Dobrze. I co jest dziwne w tym samolocie? Możemy sobie schować podwozie, podwozie jest schowane. Teraz nie mogę się przełączać między tymi działkami, ale... On jest... mega trudny w prowadzeniu, w pilotowaniu, w sterowaniu, w operowaniu. Jest mega ciężki, wydaje się wręcz, no, nieskrętny, tak? Ciężko się wznosi. Może z tym wznoszeniu to trochę przesadziłem, całkiem nieźle się wznosi, ale kurczę, jeśli chcemy gdzieś szybko skręcić, to zaraz nam opada gdzieś na bok. Jest bardzo trudny, ale z drugiej strony, dzięki temu, że jest trudny w pilotowaniu i zatem bardzo wolny, zobaczcie sobie, jak on wolno leci, jaki on jest strasznie wolny. Zanim my wylecimy z tego miasta, to już... to nie wiem co, coś długiego wymyślcie sobie i wstawcie tutaj. Ale plusem tego, że on jest taki wolny i że jest taki słabo skrętny, jest to, że jest stabilny i gracze, którzy będą siedzieć na działkach, będą mogli prowadzić bardzo cenny ostrzał, no bo będą mieli dużo czasu na wycelowanie w jakiegoś przeciwnika, powiedzmy w ten śmigłowiec tam na dole. Spróbuję nacisnąć jakieś kontrolsy, na przykład E, wciskam E, przytuszę E. Nic się nie dzieje, ale wydaje mi się, że będziemy mogli tutaj załadować jakieś bomby do niego i zbombardować coś dosyć dotkliwie. Dobrze, R. Mamy taką kamerę, no dobrze, AG. Mamy podwozie, ok. H. Trzymam dłużej H, ale Franklin nie chce się przesiąść na działko z tyłu. Nie dziwię się, kto by chciał puścić ster w tak ogromnym samolocie. Właśnie, czy to jest największy samolot w GTA? Na pewno nie jest, przecież ten czterosilnikowy z tymi silnikami odrzutowymi samolot, który jest większy, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Ten samolot prowadzi się, czy pilotuje się gorzej od Titana. Naprawdę. Jest cięższy, jest wolniejszy. Zobaczcie, jak on powolutku leci. Powolutku. Jakbyście mieli jakiś samochód, który by sobie to... Ja cisnę cały czas gaz na maksa. Przepustnica jest cały czas na maksa. Jakbyście mieli jakiś samochód, to byście mnie spokojnie wyprzedzili na dragu, gdybym był już w 100% rozpędzony. No ale to ma też swoje plusy, bo możemy prowadzić taki bardzo fajny ostrzał, jeśli będziemy grali z jakimś naszym kolegą, powiedzmy. Właśnie na górze poleciał jakiś wielki samolot. Ale zobaczcie, nawet te boty, ja nie mogę dogonić tam tych samochodów, które jadą z przodu. To jest bardzo ciekawy pojazd pod tym względem. Chyba najwolniejszy samolot, jaki jest w GTA. Nie wyobrażam sobie, żeby było coś wolniejszego. No zobaczcie. Ja cały czas cisnę W, tak? Cały czas cisnę ten gaz do przodu. Myślę, że będzie można go później ulepszyć, żeby był szybszy. Ale mam wrażenie, że to jest taki teraz poduszkowiec. Damn, naprawdę. Zobaczcie. I czy to... nie wiem. Ciężko powiedzieć, co ten samolot. Dosłownie ciężko powiedzieć. Ale no, samochody dogonić jest ciężko. Tak? No, wyprzedza mnie ten pick-up, autentycznie, gdy tamtym nie zajechał drogi. No serio, jakikolwiek samochód, który by tutaj jechał, by mnie wyprzedził, jakby gracz sobie nim jego prowadził, nie? Że kurde, nieźle. No i musimy jeszcze koniecznie sprawdzić jedną rzecz, czyli ile ten samolot wytrzyma ładunków, tak? Bo ponieważ jest bardzo słabo zwrotny, możliwe, że wytrzymuje dużą ilość ładunków, czyli powiedzmy 2 albo 3. Ja liczę, że co najmniej 3 wytrzyma. Jeśli wytrzyma 3, to będzie to najmocniejszy samolot, jaki jest w GTA. A jeszcze podejrzewam, że będziemy mogli mieć go w hangarze i ulepszyć. O ile oczywiście nie jest on częścią jakiejś misji i będziemy go rzeczywiście mogli sobie kupić w GTA. No bo Titana kupić sobie możemy, wezwać przez Pegasusa, ale czy ten samolot zmieści się w... Ups, ups, ja to się tu zmieszczę, no. Czy ten samolot zmieści się w naszym hangarze? Tak się zastanawiam. Lądujemy, posadziłem gnoja, naciskam shift, shift też nic nie robi. Aha, w singlu jest tak, że jeśli przyduszę dłużej F, to Franklin może wsiądzie na jakieś działko. Przynajmniej tak było w jednym z samolotów, ale chyba tutaj to tak nie działa. Trzymam F i... nie, usiadł za stery pilota, zdaje się. Naciskam H. I także nie chce się przesiadać. Dopiero to działa w multiku prawdopodobnie. Tutaj niestety nie. No ale sprawdźmy. Troszeczkę tam go obtarłem, gdzieś się może trochę uszkodził, więc może sobie pojawimy innego, jak ten wybuchnie za pierwszym razem. Cyk. Wygląda na dość mocno opancerzony, ale sprawdźmy, uwaga. Jedna rakieta i... znaczy jedna rakieta, no cokolwiek, bomba albo... tak? I wybucha, więc... wątpię, żeby to był jakiś fantastyczny bombowiec, który wytrzyma jakiś hardkorowy ostrzał. Podejrzewam, że jedna Hydra może załatwić sprawę bardzo szybko, albo jakiś tam laser ukradziony z lotniska. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.